Witajcie, z tej strony Pablo i dzisiaj powiem wam moją recenzję i wrażenia z grania czołgiem High Score. Czołg High Score był niedawno rozdawany za darmo, lecz aby go zdobyć trzeba było się tylko raz dziennie zalogować przez 10 dni. Ponieważ co jeden dzień dawali po 10 atestów na czołg High Score i tych atestów trzeba było zdobyć aż 100. Jeśli chodzi o wygląd, to ten czołg jest według mnie jednym z ładniejszych w WoCie oraz ma chyba najbardziej animowany skin. W garażu i podczas bitwy na tablicach po bokach czołgu jest napis High Score, lecz gdy zginiemy, napis zmienia się na Game Over. Co według mnie jest super smaczkiem i dodaje takiego miłego klimatu ze starszych lat, kiedy na świecie panowały platformówki. Parametry tego czołgu to 680 punktów wytrzymałości, pancerz czasem coś odbije, a na papierze ma z przodu 63, z boku 38, a z tyłu 38. Wieżę też ma trochę opancerzoną, tak jak na większość Shermanów przystało. Jego mobilność nie jest zbyt dobra, bo osiąga do przodu maksymalnie 48, a do tyłu 18. Niestety strasznie wolno się rozpędza. Największą zaletą czołgu High Score według mnie jest działo, które ma podstawowe pociski jako hit, które utrudniają grę, ponieważ pociski te nie przechodzą przez różne obiekty na mapach, jak i nie przechodzą przez gąski przeciwnika, lecz to nie zmienia zabawy, którą przynosi ten czołg. Ponieważ jego alfa na podstawowych pociskach to 280, na goldzie zaś 250, a na H 400. Dzięki czemu jest to właśnie troll działo. Na piątych tierach to działo jest mega OP, ponieważ niektóre czołgi można zdjąć na dwa strzały, jeśli RNG porosuje. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i do następnego.